Pierwsze pociągi wjechały na zmodernizowaną, zabytkową halę dworca w Bytomiu. Choć inwestycja nie jest jeszcze w całości ukończona, to perony już dziś zostały udostępnione mieszkańcom. Paweł Jędrusik. Pierwszy pociąg z nowo wyremontowanej hali dworca w Bytomiu odjechał w środę chwilę po godzinie 5 rano. Na razie pociągi jeżdżą tu tylko na trasie Bytom-Gliwice. Przebudowa hali dworcowej to część dużej inwestycji PKP PLK na odcinku Chorzów-Batory na Kłośląskie, która kosztuje łącznie 1 400 000 000 zł. Sam remont hali to koszt kilkudziesięciu milionów złotych. Remont nie ograniczał liczby pociągów, które kursowały pomiędzy Bytomiem i Gliwicami, także ta siatka połączeń zostanie zachowana. Natomiast czekamy na udostępnienie całego szlaku kolejowego S8. Czekamy na koniec remontu dworca, aby uruchomić pociągi także w stronę Katowic i w stronę Tarnowskich Gór. Hala peronowa w Bytomiu to zabytek, dlatego prace modernizacyjne nadzorował wojewódzki konserwator zabytków. Chodziło o to, żeby jak najbardziej zachować oryginalny wygląd obiektu. Szczególnie zwraca uwagę na kwestie mozaiki, zachowania jak największej ilości elementów konstrukcji tej hali. No oczywiście była dyskusja duża dotycząca wiaty nad peronem pierwszym. Tam w naszej ocenie ten remont, przynajmniej na obecnym etapie, nie był możliwy zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Oprócz tego, co widać, PKP PLK zwróciły uwagę także na to, co nie rzuca się w oczy. Bardzo ciekawym elementem jest to, że zostały zachowane oryginalne łączenia nitowe, czyli udało nam się tak wzmocnić konstrukcję, że nie było potrzeby zmiany starych nitów. Remont hali peronowej nie jest jeszcze w pełni ukończony. Na razie dostęp do wszystkich peronów nie jest jeszcze możliwy. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Jednak już teraz pasażerom ma być wygodniej, bo są już m.in. nowe ławki, tablice informacyjne czy gabloty z rozkładem jazdy. Wiele nowoczesnych udogodnień, m.in. windy dla osób niepełnosprawnych i wszystkie te rzeczy, które są w dzisiejszych czasach niezbędne. Wraz z końcem roku na torach mają także pojawić się pociągi w stronę Katowic i Tarnowskich Gór.